Kolejny challenge, odcinek z cyklu tego jeszcze nie widzieliście, bowiem prawdopodobnie może się zdarzyć, że dzisiaj zostanę pobity. To może ja dokończę, nie dotrwasz do końca tego odcinka. I co ja mam teraz zrobić z całym tekstem? Ała, widziałaś te mięśnie? Słyszałam, że ćwiczysz. Co ja mam teraz zrobić z całym wstępem, który sobie przygotowałem? Joanna Jędrzejczyk, moi drodzy. Wszystko rujnuje. Mam nadzieję, że nie zrujnuje mnie, a przynajmniej tego odcinka, chociaż to będzie bardzo trudne, żeby utrzymać ją w ryzach, bo jest w trakcie przygotowań. Tak, przygotowań żurku. Na szczęście żurku. Będzie to pojedynek. Pojedynek kulinarny, który będzie swego rodzaju wyzwaniem. Nie wiem dla kogo bardziej, czy dla mnie, czy dla Joanny, ale wszystko za moment się okaże. To będzie odcinek, w którym, jeżeli pobije mnie kobieta, to nie będzie wstydu, bo dobrze jest być pobitym, szczególnie przez mistrzynię. Wielokrotną mistrzynię świata, wielokrotną mistrzynię Europy w kickboxingu, wielokrotną mistrzynię Polski. Ja dodaję jeszcze wsi i okolic. Elegancko i to lubimy najbardziej. Wolna Amerykanka, kiedyś byłem na dyskotece. Właśnie, tam jest polski boks. Zawsze na dyskotekach. Ale sztacheta, co pod ręką. O to też zapytam Joannę, jaka jest technika, żeby tam się pojawić. No i wreszcie, moi drodzy, pierwsza Polka w organizacji MMA. Organizacji UFC, największej organizacji MMA na świecie. Pojedynek kulinarny. Drodzy moi, przygotujemy dwie zupy. Zupy, które będą zupami wyjątkowymi, jasno określającymi nasz cudowny czas świąt, czy też okołoświąteczny. Jesteś gotowa? Dobra, no to pierwszy składnik żurku, trzymaj. Dobra. Taki, który będzie dla nas obydwojga, moi drodzy, to jest rzecz, którą powinniście wiedzieć, jak się robi, czyli zakwas, tak? Zakwas. Kwaśny. Jedna część mąki, trzy objętości wody. Zalewamy 5 dni gotowy. Przyprawy, czosnek, ziele angielskie, liść laurowy. Ja jeszcze dobrze i w miarę wyraźnie mówię, co nie jest takie oczywiste w kontekście tego odcinka dalej. No i masz węch, bo jak smamie ci nos, to nie będzie tego węchu. Chcesz się zmierzyć? No pewnie. Ja lubię wyzwania. To zabierzmy to na stół, zabierz. Do siebie, do stanowiska, do narożnika. Go! Zaczynamy. To co? Każda walka zaczyna się od face-off. Słuchaj, to kto zmięknie, dobra? Face-off to jest to spotkanie twarzą w twarz przed ważeniem i na takich spotkaniach twarzą w twarz. Czyli na czym polega face-off? Tutaj Grzesiu decyduje, kto zmięknie. Kto pierwszy się uśmiechnie bądź przestraszy, ta osoba przegrywa i osoba wygrana bierze chrzan, dobra? Dobra. Gotów? Nie wiem. Dobra, lecimy. Trzy. Rockiego nie oglądałeś? O, uwielbiam wszystkie części. Natomiast... Dobra, która mina? Jak zobaczę na karcie, że żona jest w sklepie. Jak zobaczę na karcie, że żona jest w sklepie. Dobra. Zaśmiałaś się! Przegrała. Zarejestrowałeś to? Słuchaj, tego się nie spodziewałam, naprawdę. Widzisz? Czy jest chrzan? Ale podzielisz się? Tak, wygrywasz. Dobra. Wygrywasz chrzan. Zaczynamy. Droga Joanno, pierwsza rzecz, warzywa. Mamy pokrojone. Tak, część składników będzie wspólna, ale powstaną dwie różne zupy. Kto będzie którą robił? Nie wiem. Jedna mięsna, druga jarska. I teraz warzywa. Marchewka na pół, na cztery, tak żeby było prosto i szybko. Wzdłuż na cztery i albo w kostkę, albo w takie cieńsze plastry. Co wybierzesz, to będzie twoje. No ja właśnie tak się zawsze chciałam nauczyć kroić. Ale to jest proste, z tym się człowiek niestety nie rodzi. Tego się można... Jak? Całkiem? A kiedy się nauczyłaś? Bo to, że chciałaś się nauczyć, to już wiem. Jutro. A kiedy się nauczyłaś? Że ja się tego jutro nauczyłam. Że ja się tego bardzo długo uczył. Można też kroić dokładniej w ładną, równą kostkę albo w ładne, równe plastry. Kroimy trochę drobniej, dlatego, moi drodzy, by się szybciej ugotowało. Ale możemy też zetrzeć te warzywa i dodać je do tego, do żurku, czy raczej nie? Wiesz co, ale mówiłaś o fascynacji kuchni tajskiej i tam rzeczywiście w kuchni generalnie orientalnej jest tak, że jak są pokrojone warzywa, to one fajnie chrupią. Jak zetrzemy na tarce, to szybko się rozgotują. No, okej. Wolę, jak są pokrojone, niż starte. Dobrze. Wiesz, to jest tak jak, nie wiem, na ringu. Wolisz, jak koleś podda walkę, a nie go zmieli. Zacięłam się, lekarz, przepraszam. Naprawdę, żartowałam. Przestraszyłeś się chociaż troszeczkę? Bardzo się strasznie. Ja nie będę się tak strachać, jak ci nos rozwalę i będzie ci krew lecieć. Wiesz co? Sieknijmy sobie czosnek. Ale dobrze. Tak wiesz, a tak to jakbyś... ja ubiorę rękawiczki, bo ja nie lubię tego zapachu. Uwielbiam czosnek, ale nie lubię tego zapachu. Dobrze. Chcesz parę? Możesz sobie ubrać. No dobra, no to też. Zobacz, jaki fajny kolor pod bluzę. A masz dla mnie? No dobra, masz. Mam dla ciebie coś jeszcze. No, rękawiczki, wiem, mam. Jeszcze jedne rękawiczki, żebyś się poczuł jak prawdziwy wojownik, to proszę. Ta-da. Pokryw tych rękawicach czosnek. A mogę włożyć z tymi?
do środka? Bo... Tak, jak najbardziej. Słuchaj, a to dobrze, że one są mokre w środku? Znaczy, że ktoś je mył, prał? To znaczy, że ktoś je nieźle przeorał. A powiedz mi, czy ty tak czosnek rozpłaszczasz przed krojeniem, jak czy nie? Jak chcesz, możesz rozpłaszczyć, możesz plasterki. A co lubisz? Bo ja chcę być jak ty. Widziałaś tę siłę? Coś mi strzeliło w barku, ale było fajnie. To już starość. Czekaj, chociaż to zmieściło. O, dziękuję. Dasz radę? Dam. Tylko muszę go złapać. O, pięknie. Jakbyś mi włożyła tak pomiędzy palec i gumkę. Nie, ale tak? Tak. Spróbujmy. Uważaj, nie skalesz się. Zarąbiste. No zobacz. Tak. Nawet nie muszę siły używać, bo to samo sieka. Nie, muszę to zrobić poważnie. Wiesz co? Sprawdzimy się jeszcze z cebulką. Dawaj teraz. Kto szybciej, kto równiej. Nie będę płakać. Nie, dobra, dawaj. Będziecie świadkami spektakularnej porażki. Kogo? Przekonajmy się. Jak moje włosy? Bardzo dobrze. Dzięki. Czekaj. Jeden kłaczek ci tam odstaje. Pierwszy. Druga. Zdejmij mi to, proszę, bo mam wrażenie, że skleiły mi się palce. Nie, skleiły mi się palce. Nie wiem, a czym. A to może jakiś sparing, słuchaj. Nie chcę żadnego sparingu, dawaj, nie. No masz rękawice. Siekamy cebulę, siekajcie czosnek i poczekajcie, moi drodzy, do następnego klapsa. Pokrojony. Czosnek, cebula, warzywa. Są? Tak. Smażymy. Olej? Olej. Cyk. I warzywa smażymy, tak żeby nabrały troszkę wszystko? Aromatu. Wiesz co, to zależy... Czy cebulka najpierw? Najpierw chyba cebula i czosnek, zblanszujemy. Ja swoją cebulę w ogóle zachowuję, ale to wytłumaczę później dlaczego. Aha, ziemniaki. To mnie... Potrzebujesz czy nie? Nie znam żurku z ziemniakami, ale okej. Okay. Nie, nie wiem, chcesz? Czemu mi każesz teraz smażyć cebulę, jak ty tego nie robisz, ale okej. Okay. I wiesz tak co? Mój będzie lepszy. Staram się jak gdyby troszkę zróżnicować te dwie zupy, bo obiecałem wszystkim widzom, że powstaną dwa barszcze, dwie zupy świąteczne, albo też jedna około postna, a druga rzeczywiście taka mięsna. Więc no, będziemy robili troszkę inaczej. Ja jeszcze nie wiem, w którą stronę pójdę, bo też nie wiem i to za moment się dopiero okaże, więc musicie zostać do końca, bo ja nie wiem, Joanna nie wie, jaką zupę zrobimy. W każdym bądź razie ziemniaki pokroję w grube kawałki. I choć występuje wiele rodzajów żuru w różnych częściach Polski, bo to turbo regionalna zupka, tak jak czy barszcz biały, czy żurek, w zależności od regionu on występuje w różnej konfiguracji i smakowej, i też dodatków, może być z wkładką, może być bez wkładki. Wkładką natomiast są ziemniaki, ale zawsze pokrojone grubo. Przynajmniej z tego założenia ja wychodzę i tak powinny zostać pokrojone. I warzywa. Ponieważ ty dodałaś cebulę już i czosnek, ja na razie sam czosnek. Dobra? I tylko białe warzywa. Ty zakładam, mówiłaś, że i marchewka, i pietruszka, bo tak mówiła mama, tak? Chyba tak. Dobra, to ja dam samą pietruszkę. Dobrze. Teraz, drodzy moi parafianie i droga Joanno, wywar. Mięsny czy jarski? Mięsny na wędzące, czy jarski na niewędzące warzywach? Mięsny. Ja też mięsny, niestety. Chociaż lubię często być wege. Lubię... Ale powiedziałaś mięsny. Powiedziałam mięsny, bo chcę zrobić barszcz biały dla całej rodziny. Tym bardziej, że do mięsnego mamy białą kiełbasę. Tutaj pięknie przykrytą jeszcze foliką, żeby nie obeschła. Od mojego taty? Nie, no nie od twojego taty, ale receptura jest podobna. Ale pozdrawiam tatę. O, hej. Czosneczek, majeranek. On robi najlepszą. Skoro ty mięsny, a ja też mięsny, to musimy to jakoś rozwiązać. Dobra, chwytaj za swój dzbanek. Czyli mój jest mięsny? A, nie. Zawalczymy o niego. Okay. Słuchaj, wyciągamy rączkę do przodu i kto dłużej wytrzyma... Ja jestem kontuzjowany. Co się stało? Tam, wiesz, no, takie męskie sprawy, tam żeśmy walczyli. Pewnie siatkówka. No, szedłem ze sklepu. Z ile? Trochę się naciągnąłem. Promocja była, dużo kupiłem. Jedziemy. 3, 4. Pół godziny później. Jakie potrawy na święta najlepiej? To ta biała kiełbaska, którą uwielbiam, żur, jeszcze raz żur, wędzonki, jakieś smaczki. Mów, spokojnie. Drży mi ręka. Tak? A ty co lubisz najbardziej? Później ci powiem. A co się stało? Oddychaj. Oddech jest bardzo ważny. Tak? Bardzo. Ja podpisuję się. Nie ma jak forów. Jak ty przy krojeniu, słuchaj. Nie ma forów. Już, dobra, już. Oddawaj to moje. I co, mam zalewać raz? Tak, to ja mam jarski. Dobra, wyjaśniło się.
Robisz mięsny, tradycyjny żurek, masz sekundanta swojego, z którym przyjechałaś, może ci podpowiadać, a możecie się komunikować, możesz odchodzić, rób co chcesz. Tradycyjny, dobry barszcz biały na naturalnym zakwasie z mąki żytniej. Chociaż tak naprawdę powinniśmy powiedzieć żur. Natomiast ja zrobię coś, czego być może nie znacie. Kuchnia łemkowska. Kuchnia łemkowska, która jest mało znana w Polsce, ale jasno wpisana w kulturę naszego kraju. Którzy to Łemkowie rzeczywiście tutaj zamieszkiwali nasze tereny, szczególnie Bielski Dunickiego czy też Bieszczad. Normalnie robi się go z mąki owsianej, mamy mąkę żytnią, więc będzie taki bardzo postny, wywariarski. Ty masz wywar mięsny, zalewamy. Dobrze. Tak? Co teraz robisz? Ja teraz będę przyprawiać, dodaję soli, tak. Będzie pieprz czarny mielony, będzie majeranek, przepraszam, cyk. Pamiętajcie, żeby majeranek wysypać na rączkę i go po prostu tak przetrzeć, prawda? To na pewno będzie dobrze utarty majeranek. I trochę pieprzu. A skąd ja ty to wiesz? Pieprz. A skąd ty to wszystko wiesz? Słuchaj, dowiedziałam się. Babcia mi kiedyś mówiła, wiesz? No szacuneczek, no, tak, podoba mi się to. Majeranek, pamiętajcie. Ale nie cały, tylko połowę. Dobrze. Dobrze. Pamiętajcie. Roztarte. Tu już mogę rozmieszać? I teraz. Ziemniaczki muszą się ugotować, warzywka się ugotują i dopiero wtedy dodajemy zakwas. Pamiętajcie, że najpierw gotujemy warzywa, gotujemy ziemniaki, a dopiero później na końcu dodajemy zakwas, bo w kwaśnym środowisku to się na pewno nie ugotuje albo będzie trwało bardzo, bardzo długo. Sól? Tak. Musimy poczekać aż się... Dobrze. Dobra, i teraz co? Gotujemy. Obiecałem ci chrzan. Chcesz teraz czy później? Ale ja tam widziałam kilka innych dodatków i widzę grzyby. A po co grzyby w żurze? Żurze, grzyby, dlatego że... Po co grzyby w żurku, słuchaj? Bo mogą być potrzebne i to dobrze zawsze robi. To są takie stare polskie babcine sprawdzone przepisy. W różnych częściach kraju grzybek jeden robi dużą różnicę, jeśli chodzi o żurek czy barszcz biały. Ja też chcę grzyby. I co teraz? I znowu mamy problem. Znowu pojedziemy. Mamy konflikt. Ale ile razy można być upokorzonym w programie swoim? Ile? Fascynacja sztukami walki. Fascynacja sportem... Ale ja nie chcę, żebyś odpowiadał na to pytanie tak, jak prawdopodobnie ono wielokrotnie było ci zadawane, tylko fascynacja taka bardziej filozoficzna. Poszłam na zajęcia, bo chciałam zgubić kilka kilogramów, bo tak lubię kuchnię, że zawsze byłam taka, wiesz, pulchniutka i poszłam na zajęcia, żeby zgubić kilka kilogramów i znowu biję do kuchni, tak. Ale pokochałam to, że... Czyli lubiłaś kiedyś okrasę. Nie to, że musi... Do tej pory lubię. Ostatnio znajomi wpadli i to smaczek przywieźli własnej roboty, to a siostra upiekła chlebek, no to tylko okraska wjeżdżała, no. Jeszcze ogórek taty. A z drugiej strony nie bałaś się o siebie, no bo jednak sztuki walki, no nawet jak chciałaś zgubić kilogramy, no to wiążą się jednak z pewnymi kontuzjami. Nie bałaś się, nie wiem, o twarz, o to, że ktoś ci coś tam zrobi? Ja się bałem. Ja dlatego nie poszedłem na sztuki walki, bo się bałem. Się bardziej boję o moje paznokcie i moje hybrydy i pocięte hybrydy niż o twarz. W każdej pracy jest inne ryzyko wpisane, ale faktycznie po ostatniej walce tak mocno zaczęłam się nad tym zastanawiać. Po 17 latach i po ostatniej walce... Po ostatniej walce, jaką odbyłam. Czyli to nie jest koniec. No pewnie, że nie. I to jest bardzo optymistyczny aspekt tego programu. Zapamiętaliście? Zapamiętaliście. Zobaczymy Joannę jeszcze w walce i będziemy wszyscy na nią wtedy stawać, a ja zrobię jej najlepszą okrasę z kiszonym ogórkiem. A właśnie, ogórek kiszony czy zwykły? Kiszony. Z kiszonym ogórkiem, jaką jadła. Po walce. Przyjdę z kanapeczką i ci dam. Ale jak mi obiecasz, że ją zjesz po walce. Dobrze. A mamy grzyby, podgrzybki ugotowane razem z wywarem. Dla ciebie i dla mnie wydaje mi się być to łakomy kąsek. Zawalczmy o nie znowu. Czy ty byłaś takim typem wojowniczki również poza byłam, ringiem? Byłam przebojowa, ale nie, ja zawsze byłam jak wrażliwcem. Gotujesz, no. I nie chciałam się bić. Nie ale chcę. Ja nie biję bez powodu, słuchaj. I jak masz grzyby. Jak już się bije, to tylko za pieniądze. Nie, na czym polega wyzwanie? Ja myślę, że no jesteś wysoki, jesteś farciarzem i wiem, że jesteś mega silny. A może powisimy na drążku? 3, 4. Ja wiszę już. Nie oszukuj. Bolą mnie plecy. Jesteś longer i... Weź się uspokój, bo... Ja naprawdę mam żonę. Uspokój. Przegrałeś. Czy wygrałeś? Przegrałem. Jestem dżentelmenem. Grzyby są twoje. Wracamy do żurków, bo już są prawie gotowe. Jedyne co to Joanna musi dodać grzyby, chrzan. Jeszcze dużo składników. I będziemy kończyć.
Grzyby poszły w ruch, więc teraz Joanna wytłumaczy, co dalej będzie robiła z grzybami i całą resztą swojej zupki. Ja wyjąłem ziemniaki, to żeby było jasne, bo nie chcę, żeby się dłużej gotowały i wlewam zakwas. Ty dodajesz tak też i ja do swojego także i powiedz, co dalej, dobrze, co z tymi grzybami, co z przyprawami. Ja grzyby już dorzuciłam, no, teraz dodaję zakwas, a za chwilę dodam chrzanu. Nie, ja tak dam z połowę, może ciutkę więcej. Okej. Okay. Słuchaj, dwie łyżki chrzanu, ja lubię, jak jest ostry chrzan, ćwikła chrzanu. Nie ruszę jutro. Będziesz miał zakwasy. Ale to co, poskaczymy? Mm, tak, a możemy za chwilę? Czy ty spróbowałeś swojego? Nie, tak. A ja też mogę? Możesz. Jeżeli ci czegoś brakuje, to od razu mów. Czego potrzebujesz? O, shit. Ale ten chrzan dobry. Zdecydowanie soli. I ja bym dodała jeszcze troszeczkę pieprzu. Też dodam pieprzu. Mhm. Cyk. Zagotowujemy, tak? Tak jest. Mocniejszy ogień. Chciałem ci przedstawić coś, co przygotowałem specjalnie dla ciebie, ponieważ uwielbiasz kuchnię tajską, to też mam dla ciebie świeży imbirek i limonkę, ale którą to czernicki mistrz nazywał limonią. Uwielbiam obydwie rzeczy, ale ponieważ przygotowałem je dla ciebie, to też ci oddam. Ale zrób z tym, co chcesz. Możesz złamać klasyczny żurek, możesz zabrać ze sobą. Zagotowujemy. Zagotowujemy zupki. I to, co jest zupełnie istotne... Aha! Wróćmy jeszcze na chwilę do tego tego. Czy, przepraszam, czy twój sekundant powiedział, że jest okej? Okay? Mój sekundant powiedział, że jest lepiej, nie, że dawno nie że widział okay takiego gościa, który by lepiej gotował od okraski. Powiedział, że jest okej. Okay. Jest okej okay i jest bardzo bliskie tego, czego... Nie zapomnijmy o kiełbasce, dobrze? Bo ja lubię białą tak, kiełbaskę. Tak, to jest dla ciebie. Ponieważ robisz mięsną wersję tradycyjną, więc pamiętaj, że jest surowa, trzeba zblanszować. Ojla. Jajka? Też. Nie ma barszu bez jajek. Nie ma. No to nie róbmy jaj, bierz. Wzięła ugotowane, więc ja wezmę surowe. Poradzisz sobie? Karolku, nie wiem jak twój żurek, ale mój... Dochodzi, dochodzi. Dochodzi, dobrze. To ja teraz zahartuję, bo wiesz, że śmietana się waży. Ja dopiero się dowiedziałam, że jak ten proces mieszania wywaru ze śmietaną to hartowanie. Człowiek się uczy całe życie. Także ja zahartuję mój żur, śmietankę i doleję ją do żurku. Dobra. A ty... Ja ciebie zaraz zahartuję zrobić sportowo, słuchaj. Także poczekaj. Albo dobra, chodź. Ja mam skakankę. Ja bardzo lubię skakankę. Ale i ja tutaj sobie też możesz mi... chciałem... Ale to zahartować. I tam sobie poskacz. Proszę bardzo. Babcia nauczyła ciebie żurku, ja ciebie nauczę skakać. To ja będę skakał do momentu, aż ty nie skończysz. I dobrze, twoim zadaniem jest teraz nie, żeby mnie zmęczyć, dobrze, tylko żeby odciążyć. To jeszcze raz. Czyli robisz to tak szybko, dobrze, żebym ja się nie zmęczył, żebym dał radę. Dobrze. Przy każdej mojej pomyłce, przy każdej, jak się pomylę, i to będzie dla ciebie utrudnienie, zaczynasz od nowa. Dobrze. Czas start. Poczekaj, na raz czy na dwa? O Boże, na trzy. Dobra. Zobacz, jak z gracją. Pięknie, finezyjnie. Trzy, cztery, pięć, sześć. Nie umiem tego robić w środku. Nie przeszkadzaj sobie. Znokautujesz mnie. Czekaj, tylko nie wiem, jak się cofnąć. O, wiem. Umiem też. Działać to? Ale całkiem ci idzie. Bardzo dobrze. Jeszcze troszeczkę tylko dodam, dobrze? Zahartowaną śmietankę. Voila! Done! Good job! Jak nie skończyłaś, to jeszcze raz. Skończyłaś? Tak. Super, dobrze ci poszło. Dobra, dobra, próbuję. Chcesz sprawdzić? Chodź. Nie, ja chcę dokończyć swój... No, dobra, spróbuję, idę. Ale już gotowy? Mhm. Hmm, wygląda dobrze. Nie, nie, nie. Zapomniałam o kiełbasce. Słuchaj, o tym, co najważniejsze. Ale kiełbaskę, rozumiem, parzysz tak jak... Nie, 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 bo ja teraz go wyłączam. No właśnie. I kiełbaska się parzy na wyłączonym garneczku, na wyłączonym ogniu. 72 stopnie Celsjusza byłyby idealne, żeby ta kiełbaska się sparzyła. Nieprzekraczanie tej temperatury to klucz do sukcesu, żeby była sparzona, ale soczysta, nieprzygotowana i sucha. Nie zabijajcie kiełbasy. Naprawdę podoba mi się z wyłączeniem, wrzuceniem kiełbaski i wyłączeniem, tylko żeby kiełbaska była ogrzana do temperatury pokojowej, nie z lodówki. Wtedy się sparzy idealnie. Zagotowujecie, wyłączacie. 10 minut gotowe. Idziemy do mnie. Bo u mnie powstało coś w rodzaju kisielku. Ten kisielek rzeczywiście to jest typowy charakter postnego żuru, tak zwana kiesełycia z komperami. Kompery są tu, czyli ziemniaki, kiesełycia, czyli żur owsiany. W naszym przypadku co prawda żytnie, ale tradycyjnie powinien być owsiany, jest tutaj. Żeby jednak przytrzymać się blisko tradycji, aha, mam mleczko owsiane, które to zamierzam dodać do środka, celem delikatnego zabielenia, uzyskania kolorku, uzyskania treści i aromatu. Co więcej, przygotowałem Joanno, jakbyś mogła mi patelnię użyczyć, bo masz u siebie. Dobrze.
Dobrze, czyli rękawice nie podziałały, podciąganie i skakanka. I teraz chcesz dostać patel. Patelaczka. Jeszcze taka... Podasz mi tę deseczkę, proszę, na momencik. Tutaj na stół, na stół. Na... Dzięki. Proszę. Ponieważ tak, żur jest gotowy. Kochani, klasyka prosta do bólu. A co z cebulą i marchewką? Otóż to. Marchewka jest dla ciebie na patelnię. Mamy przecież utrzymać klimat świąteczny. Po pierwsze, do tego żuru pasują dwie rzeczy. Kompery, czyli ziemniaki, to jest jasne, ale potrzebna jest też dobra omasta. To synonim słowa okrasa. Ale nie będziemy powtarzać już więcej okrasa, więc będziemy mówili omasta. Omasta więc będzie zrobiona z cebuli. Droga Joanno, jeżeli pozwolisz, ja zacznę wykładać pierwszy, ponieważ muszę najpierw zwolnić patelnię, żeby usmażyć sobie jajko sadzone, o którym mówiłem. Dobrze, to ja poczekam. I później ty będziesz wykładała swoją, dobra? Więc na początek. Duża ilość przesmażonej cebuli, takiej nawet podduszonej, ziemniaki oprószone tutaj tym majerankowym wywarem, wcześniej ugotowane, ziemniaków troszkę więcej, cyk. Ta sama cebulka w większej ilości. No i właśnie to zazwyczaj robiono, że jak nie dodawano, a bardzo rzadko dodawano, wspomniałem wam o poście. Kiedyś ponad połowa dni w roku to były dni postne. Postu przestrzegano bardzo rygorystycznie. Nie mogło być żadnego produktu zwierzęcego ani odzwierzęcego. Wyrzekano się masła, wyrzekano się miodu. Używano tylko roślinnych produktów. I złamiemy to jajeczkiem, ale święta, więc wybaczcie, tak to musi wyglądać, więc cebulka w całości. Można byłoby to zalać już tym żurkiem i trzymać klasykę kuchni łemkowskiej, ale ponieważ obiecałem Joannie, więc jajeczko u mnie zagości. I mamy teraz 2 minuty na to, by Joanna wyjaśniła, jak zamierza swoją zupę wyłożyć i zaprezentować. Wyciągamy kiełbaskę, moi drodzy. Będę kroiła w plasterki. A, pazy. Nie podjadaj. Ja muszę przyznać, drodzy widzowie, że to wygląda dobrze. Bardzo i turbo się cieszę, że nie dodałaś za dużo śmietany, bo jednak żur powinien być bardziej właśnie taki naturalny, taki kisielowaty. A co z imbirem? Lubisz? Tak. Nie wiem, czy do białej kiełbasy. Limonka też? Lubię. Tam mogę też tak. Nie, to poczekaj, tylko wrócę ze swoim. Chrupiąca obwódka, kluczem do sukcesu, żółteczko płynne także. Adasiu? Jesteś gotowy? Wiedziałem, że przyjdzie. No bo pachnie tą okraską z cebulki. Tym jajeczkiem. Ja uwielbiam śniadania, uwielbiam jajka sadzone. Takie pływające. Dawaj, siadamy. To może ja spróbuję, co? Proszę. Kiesełycia z komperami. Kiesełycz. Taka... A, żółteczko. Musi polecieć, słuchaj, troszkę. Działaś z cebulką? Mhm. No sztos. Z imbirem wziąłeś kiełbaskę białą, mówiłeś, że nie lubisz. Nie no, lubię, przeżartowałem. A jajeczko? Droczę się z tobą. Grzybek z imbirem i z żurem. Jeżeli tego nie próbowaliście, to zróbcie. Bardzo ci dziękuję, Joanno. Wow. Weź jeszcze łyżeczkę zjedz. Ale imbir... A, bo znowu zacznę gadać, dobra. Imbir z kiełbasą, jak ktoś lubi tajskie smaki, zdecydowanie. Bardzo dziękuję, Joanno. Wracając do myśli przewodniej, zakończymy to... Cieknie mi trochę, jak jem. To chyba myślisz, że to po boksie? Zakładam, że normalnie, choć już założenia padły. Już przestanę boksować. Szczerze dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Przestań, subskrybujcie Kuchnia Lidla i sięgajcie po przepisy. I komentujcie. Ojej. I obserwujcie profil okraski. Już star. Właśnie. Chciałem, żeby się zatrzymała wcześniej. Róbcie dokładnie to, co mówi wam mistrzyni. Nasza polska mistrzyni. Jak wiadomo, sukces wielu ojców ma i ja dołączam do tej grony ojców, który pod tym sukcesem chciałby się podpisać. Jestem z ciebie dumny. Dziękuję. Bardzo, szczerze. Ciebie również. Też dziękuję. I teraz obrazowo pokażę wam, gdzie jest moje miejsce. A gdzie miejsce mistrzyni? To jest najniższy stopień podium.